dzisiejszym filmie Spec Simulatory rozpoczynamy pierwszy dzień przygotowań do update'u, który jak dobrze wiecie pojawi się już w tą sobotę, no i mamy też oczywiście nowe leaky i takie naprawdę grube dzisiaj leaky mamy. Ogólnie też powiem wam, że jedna rzecz dziwna z ticketem się dzieje. Ja go wczoraj sprzedałem za 19,5 miliona, dzisiaj chodzi już 31,7, a więc jest naprawdę drogi. Przed update'em na pewno będę musiał sprzedać jeden i zaraz wam powiem dlaczego i jeżeli wy też macie taki ticket, to też go przed update'em najlepiej w piątek sprzedać, bo cena tych ticketów nie utrzyma się na 100%. Mi się przypomniała jedna ważna rzecz do tych ticketów. Jakby w momencie, w którym skończył się ten scavenger hunt i ludzie jakby no odebrali wszystkie tikety, admin napisał coś takiego, że jakby no po prostu się skończył ten scavenger hunt i żeby ludzie, którzy nie odebrali swojego ticketu, się nie martwili, bo to dopiero początek, a więc prawdopodobnie będzie więcej opcji odebrań tego ticketu, a więc to raczej spadnie. Teraz to idzie w górę, no bo ludzie widzą, że to idzie w górę, kupują to i to jeszcze bardziej w górę idzie. Jakby w piątek prawdopodobnie to będzie jeszcze droższe, w piątek na pewno sprzedam sobie kolejne, ale dobra, na początku w sumie pójdźmy sobie oczywiście Daker odebrać i też jedną rzecz musimy sprawdzić do tego scavenger huntu. Ostatnio widz mi pisał, że to może być związane też z sekretnym shopem. Dawno nie sprawdzałem tego sekretnego shopu, zobaczymy jakby tutaj dzisiaj ile z Dakeru, ale dzisiaj słaby wynik. Dzisiaj to powiem, że tragiczny, najgorszy wynik chyba od 2 tygodni, 129 tysięcy gemów. Jakby pierwszą rzeczą na pewno do przygotowań, którą będziemy musieli zrobić, to chcę wymienić mojego peta. Chcę sobie kupić najlepszego peta w gierce, czyli tego Shiny Rainbow'a. On jest drogi, ale musimy go kupić. Tylko zanim to zrobimy, to pójdźmy tutaj zobaczyć właśnie do tego sekretnego shopu. Dawno tego nie sprawdzałem. Może tutaj coś się zmieniło. Jakby no tu jest Preston Shop, tu jest dalej ten kod. Nie wiem, na tym tikecie może jest ten kod? Nie, tu są 3 znaki zapytania. No 3 znaków zapytania na pewno tutaj się nie wpisuje. No niestety nie. Ale niestety tutaj nic się nie zmieniło. I też na pewno kolejną rzeczą do przygotowań to będzie wbicie rangi. Nie chce mi się tego robić, ale przydałoby się chociaż wbić 17 rangę. Ale dobra, robimy teraz to tak. Przerzucam gemy i wszystko z drugiego konta. Idziemy na Terry Plaza. Mamy trochę do sprzedania, trochę do kupienia i opowiem wam właśnie o nowych leakach. Dobra, wszystko przerzucone. Mamy teraz 50 milionów gemów. Mamy dodatkowe 170 tysięcy itemków. Powiem wam, że enchantów mam masakryczną ilość, ale zostawiam to do masterek, bo jak wiecie, to będzie potrzebne do masterek. Może nawet na starcie mi się uda wymaksować masterkę na enchanty z taką ilością tego wszystkiego. Zobaczymy. I jeszcze ogólnie też kolejna rzecz, to znowu ludzie wszystko zawyżają. Od 400 milionów skoczyła wartość moich petów od, nie wiem, 2 dni. Zobaczcie zresztą sami, ile teraz już chodzą Happy Rocky. Happy Rock codziennie rośnie z ceną o jakieś 2 miliony. Teraz jak macie Happy Rocky, to ich nie sprzedawajcie na razie, bo to nie ma sensu. Ale dobra, idziemy w końcu na tą Terry Plazę i opowiem wam o nowych leakach. No i tutaj na starcie niestety wrzuciło nas na taką biedną Trade Plazę pustą. No ale no Pet Simulator niestety się pusty staje, a więc to jest kwestia tego, ale tutaj jest jajko. Zobaczmy, jakie to jajko ma rap. 9,4. No powiem wam, że pod koniec tygodnia, myślę, że gdzieś tak w piątek, nie będzie mnie stać już na 3 jajka. Na razie jeszcze mnie stać, ale no tutaj są za drogo te jajka. 9,9 w ogóle to ktoś wystawił. Dobra, to powiem wam, że zanim wystawimy stragan i wszystko, to znajdźmy może na początku tego peta, o którego mi chodziło na początku, czyli tego Shiny Rainbow. Dobra, i tu mamy tego peta, potrzebujemy tego peta tylko w wersji Rainbow Shiny. No i tu jest ten pet, 23 miliony. Jak za tyle znajdę, to go kupię. No to kupiłem sobie go, nawet tego peta nie ma tutaj, no. No niestety trudno. Jeszcze możemy sobie zobaczyć, czy jakiś nowy hotdog się pojawił. Tu nie. I tutaj też niestety nie. Dobra, idę szukać pełnej Terry Plazy, bierzemy się za wystawienie itemków i opowiem wam o likach, ale tutaj ktoś w ogóle jajko otwiera sobie. Czy ktoś? Myślałem, że Hidżak ktoś właśnie trafia. Dobra, i tu mamy taką Trade Plazę, w miarę pełną, ale powiem wam, że w Pet Simulatorze aktualnie nie ma żadnej pełnej Trade Plazy. Pro Trade Plazy, jakby zazwyczaj było kilka pełnych Pro Trade Plaz, a dzisiaj nie ma ani jednej. Masakra dzieje się w Pet Simulatorze. Dobra, za chwilę wystawimy sobie, tylko przychodząc już do leaków, jakby pierwszym ciekawym leakiem są Daily Questy. Dostaniemy Daily Questa, więc będziecie mieć jeden powód, żeby logować się do gierki, bo na przykład teraz macie tylko free gifty, to jest bez sensu, a będą Daily Questy i tutaj zobaczcie, jest taki panel właśnie do tych Daily Questów, będziecie nagrodę wybierać, jak dobrze pamiętacie, w starym Pet Simulatorze też były questy i tam było jajko, gdzie właśnie był Huge jakby, a więc tutaj w tych Daily Questach też na pewno będzie w jakiś sposób można zdobyć Huge'a. Szansa na to będzie raczej mała, no bo w starym Pet Simulatorze był 0,1% na tego Huge'a. Tutaj raczej więcej nie będzie, ale ogólnie też jeszcze wracając do tego screena, jak tam z tyłu przyjrzycie się za tymi kartami, tam też jest właśnie maszynka do Dark Materów, a więc to na pewno będzie dosyć ciekawą rzeczą. Tak mi się wydaje, że tam właśnie maszynka do Dark Materów jest. Trochę tak to wygląda, albo to jest maszynka do tych questów. Jakby dobra, wystawię sobie wszystko. Na pewno te klucze chcę sprzedać, bo te klucze też wam polecam sprzedać, bo ich cena mocno spadnie. Przez to, że pojawią się te klucze i nikomu już nie będzie chciało się wracać na pierwszy war, żeby otwierać te klucze. No i też powiem wam, że mam gigantyczną ilość tych kluczy. Mam 1700 górnych części tego klucza, ale nie chcę mi się
musicie tego ręcznie klikać, a więc wystawię to, bo jakieś, nie wiem, 300 sztuk. Nie, może ktoś sobie to kupi w taki sposób. Dobra, i powiem wam, że te górne części ktoś mi tutaj kupuje, jakby, no to jest taniej trochę. I to na pewno się opłaca kupić, jeżeli komuś się chce przerabiać to w taki sposób. Mi się nie chce. Jedyną opcją, żeby mi się chciało, to jakby dodali masowe przerabianie tego w update'cie, ale na razie czegoś takiego nie ma i na razie trzeba by było to samemu sobie w taki sposób przerabiać i tak musiałbym kliknąć, no, dużą ilość razy, więc to jest kompletnie bez sensu. Ale ogólnie, no, opłaca się to, tak to sobie kupić po prostu. I też przechodząc do drugiego leaku, moim zdaniem tak samo mocnego, zobaczcie tutaj ten filmik, co dodadzą do Pet Simulatora. Dodadzą czarną dziurę do Pet Simulatora, która będzie wciągać jakby wszystko, wszystkie coiny, skrzynki i tak dalej. I ogólnie to będzie skill. Drugi skill, już mamy zlikowane dwa skille. Jeden to jest tornado, a drugi to jest właśnie ta czarna dziura. Ogólnie w tym poście napisali też, że będzie 6 skill, a więc jeszcze 4 się pojawią. Jakby wiem, że na pewno jednym będzie Shockwave, drugim skillem będzie coś z petem, no i jeszcze jakieś dwa muszą się pojawić, a więc będzie 6 skill. Mam nadzieję, że te skille będą potrzebne do czegoś innego, aniżeli tylko do rozwalania coinów, bo jeżeli będą tylko do rozwalania coinów, no to one staną się tak samo bezużyteczne, jak to TNT po jakimś czasie. Bo każdy coiny farmi afkując, no i nikt tych skilli nie będzie klikać, żeby sobie, nie wiem, coiny troszkę szybciej rozwalić. I w ogóle tu jajka za 9,5 miliona. Czy mi się wydaje, czy to jest po rapie prawie? To jest po rapie, dobra, to możemy kupić. Mam nadzieję, że to nie jest żaden skam. Nie, dobra, tutaj to nie jest skam, już tutaj ktoś biegnie, żeby kupić. Dawaj tutaj, cyk. Dobra, dzisiaj po rapie kupiliśmy, jakby, no, cieszę się, że kupiłem po rapie. Tylko szkoda, że ten rap to jest 9,5 miliona. Ale dobra, mamy 3 jajka załatwione już, jakby. Nawet nie musieliśmy tego szukać, już nam się udało. I jeszcze wracając w ogóle co do tego filmu, jakby w pierwszej klatce tego filmiku widać też taki portal, a więc wiemy, że tam na pewno będzie jakaś minigierka. Mam nadzieję, że to będzie jakaś fajna minigierka, która nie stanie się bezużyteczna po tygodniu, jak większość minigierek. Ale no, gdzieś tam też na pewno będzie jakaś minigierka. Na razie żadnej niestety nie zlikowali. Ewentualnie jeszcze możemy zobaczyć, czy jest jakaś nowa oferta, oczywiście za mojego Shiny Love Melona. Tylko zobaczmy, czy tutaj mamy jakieś dobre osoby. Tu jest jedna dobra. Tutaj ma gościu Blobfisha, który też jest gigadrogi. Jakieś rainbowy. No dobra, ten gość może mieć fajną ofertę, jeżeli będzie zainteresowany moim petem. I tutaj w trakcie też się sprzedało coś. Jakiś peciek się sprzedał. A więc w sumie prawie dorobiliśmy to, co wydaliśmy na te jajka. Przydałoby się może nawet jeszcze jedno jajko kupić. Oj, właśnie, to cały czas o tym zapominam. Ale jedna ważna rzecz jeszcze. Wznowiliśmy rekrutację do klanu. Jakby przez długi czas w ogóle nie rekrutowałem osób. Mamy maksymalny level klanu 121 milionów. Jeżeli jesteście aktywnymi graczami i macie 2 miliony na wpisowe i 150 tysięcy gemów dziennie, to oczywiście zapraszamy, tylko szukamy aktywnych graczy. No i po prostu zgłaszajcie się przez Discord, link do niego znajdziecie w opisie. Dobra, i powiem wam, że tutaj znalazłem taką całkiem fajną ofertę, jakby ogólnie to jest jeden z droższych Titaników. On chyba z 4,5 biliona chodzi, tylko jego ciężko sprzedać jest, bo jakby no to jest taki zwykły Titanic kod. No i Nightmare jest jeden z droższych Titaników, on chodzi z 2,5 biliona, no to tak z 7 bilionów plus jeszcze tutaj 1 bilion, a więc no to jest 8 bilionów. No to powiem wam, że ta oferta, no, nie była taka zła wcale, jakby to całkiem niezła była. Szukamy wyższych, ale no, ta nie była zła. Ale dobra, powiem wam, że dalej ludzie nie chcą oferdawać na tej trejplazie, więc może dokupmy sobie po prostu jedno jajko i otworzymy sobie 4 jajka. I tu w ogóle widzę, ktoś poniżej rapu wystawił te jajka. To powiem wam, że tutaj to ja wszystkie te jajka kupię, żeby mieć już na następny odcinek te jajka. Nie będziemy wszystkich otwierać, ale żeby mieć na przyszły odcinek te jajka. Dobra, myślę, że to się opłaca. Jutro, jak będziemy odcinek nagrywać, to te jajka pewnie z 10 milionów będą warte. Ile tych jajek mamy? 3, 7. Dobra, no to 7 jajek mamy, 4 dzisiaj otwieramy. I 3 jajka otwórzmy sobie oczywiście standardowo tutaj przy indeksie. Zobaczmy, czy coś nam właśnie wyleci przy indeksie. Tutaj każdemu laka dodajmy. Dobra, i mamy Huge'a. Mamy Huge'a w sumie już mojego drugiego z tego jajka, tylko no jaki Huge'ik będzie? Albo może Titanic będzie, kto wie, może będzie drugi Titanic, to nie. Ale dobra, mamy Huge'ika, jak najbardziej mnie to zadowala. Tego mniej rzadkiego, ale też jest git. Ile on jest w ogóle warty? 41 milionów, dobra, no to całkiem spoko. Dobra, to jak taki fart był, to pójdźmy sobie jeszcze na ostatnią krainę i może znowu z jednego tutaj trafimy. Cyk, otwórzmy sobie jedno tutaj idealnie na tym kolorze, co trafiliśmy Titanica i zobaczmy, czy będzie właśnie Titanic, no nie. Emoji core, znaczy nie emoji, tylko korgi. Dobra, koniecznie sprawdźcie sobie ten film, który wam się wyświetla i do następnego.